Dobry wieczór Państwu. Znajdujemy się w gościnnych progach Multimedialnej Biblioteki dla Dzieci i Młodzieży numer 31, filia Biblioteki Publicznej w dzielnicy Mokotów Miasta Stołecznego Warszawy. Dobrze znane miejsce wszystkim, którzy kochają książki i którzy cenią sobie polską sekcję IBBY. Już za momencik poznamy laureatów tegorocznego konkursu. Jestem przekonana, że nie mogą się Państwo doczekać, kto zwyciężył w tym roku. Ja tę wiedzę już posiadam i za moment z przyjemnością tą wiedzą się z Państwem podzielę, więc proszę koniecznie z nami zostać. Nominacja literacka w konkursie Polskiej Sekcji IBBY Książka Roku 2021 dla Justyny Bednarek za książkę Dom numer 5, wydawnictwo literackie. Dla Justyny Bednarek za książkę Maryjki, opowieści o Matce Boskiej, wydawnictwo Nasza Księgarnia. Dla Violetty Grzegorzewskiej za książkę Lola i Ptaki, wydawnictwo HarperCollins. Dla Roxany Jędrzejewskiej-Wróbel za książkę Stan splątania, wydawnictwo literackie. Dla Emilii Kiereś za książkę Lapis, wydawnictwo Kropka. Dla Katarzyny Majgier za książkę Abrakadabra, mamy problem, wydawnictwo Nasza Księgarnia. Dla Zuzanny Orlińskiej za książki z serii Uczeń sztuk mistrza, tom pierwszy, Król myszy, tom drugi, Powietrzny żeglarz, wydawnictwo Literatura. Dla Katarzyny Rygiel za książkę Strażnik klejnotu, wydawnictwo Dwukropek. Dla Barbary Stenki za książkę Zostań sama w domu, wydawnictwo Nasza Księgarnia. Dla Marcina Szczegielskiego za książkę O sołtysie Salomonku i tęczy, wydawnictwo Bajka. Czas na wyróżnienia. Wyróżnienie literackie w konkursie Polskiej Sekcji IBBY Książka Roku 2021 dla Justyny Bednarek za książkę Maryjki, opowieści o Matce Boskiej, wydawnictwo Nasza Księgarnia. Dla Zuzanny Orlińskiej za książki z serii Uczeń sztuk mistrza, tom pierwszy Król myszy, tom drugi Powietrzny żeglarz, wydawnictwo Literatura. Dla Katarzyny Rygiel za książkę Strażnik klejnotu, wydawnictwo Dwukropek. Nagroda literacka w konkursie Polskiej Sekcji IBBY Książka Roku 2021 za książkę dla młodszych. Dla Justyny Bednarek za książkę Dom numer 5, wydawnictwo Literackie. Nagroda literacka w konkursie Polskiej Sekcji IBBY Książka Roku 2021 za książkę dla starszych. Dla Barbary Stenki za książkę Zostań sama w domu, wydawnictwo Nasza Księgarnia. Szanowni Państwo, jest mi bardzo miło jako jurorce konkursu Książka Roku Polskiej Sekcji IBBY wyrazić swoje zadowolenie, że chociaż rok 2021 był dla nas wszystkich bardzo trudny, polska książka dziecięca nie może narzekać na swoją kondycję. Zawdzięczamy to pisarzom, ilustratorom i wydawcom, którzy musieli się borykać z wieloma problemami wydawniczymi. Wszystkim twórcom książek dla młodego czytelnika należą się więc ogromne wyrazy uznania. Dziś zwracam się ze szczególnym podziękowaniem do pani dr Katarzyny Slany i pana doktora Mateusza Świetlickiego, którzy wraz ze mną zasiadali w tegorocznym jury literackim. Współpraca z Państwem była dla mnie piękną, satysfakcjonującą przygodą, wzbogacającą intelektualnie dzięki naszym codziennym rozmowom o książkach. Wybraliśmy razem nie tylko utytułowaną dziesiątkę oraz wspólnie z panią Joanną Luberacką-Grucą zwycięską książkę w kategorii Dziecko jest najważniejsze, lecz także listę BIS, liczącą 44 pozycje beletrystyczne i 15 pozycji non-fiction. Lista BIS ma szczególne znaczenie. Stanowi ona przede wszystkim cenną wskazówkę
przy wyborze książek dla dzieci. Ale nie tylko. To właśnie jakość książek, które na nią trafiły, świadczy o jakości rynku wydawniczego i o jakości książek nagrodzonych. Ważne jest przecież, z jakich książek wybiera się te najlepsze. W tym roku ku radości jury literackiego na liście BIS znalazły się dobrze znane nazwiska i bardzo dobre książki. Z radością też należy odnotować obecność pisarek o mniejszym może dorobku, jak Małgorzata Kur czy Katarzyna Wasilkowska, których teksty wywarły na nas duże wrażenie, jako wartościowe literacko i poruszające ważne problemy. Szczerze zachęcam Państwa do zapoznania się z zamieszczonymi tam tytułami. A przed nami wybrana dziesiątka. Co warte zauważenia, wśród nominacji znalazło się tym razem więcej książek dla starszych dzieci i dla młodzieży niż dla młodszych czytelników. Dla tych ostatnich są w zasadzie trzy. Dom numer 5 Justyny Bednarek z ilustracjami Anny Sędziwy, książka roku w tej kategorii wiekowej. Lola i ptaki Violetty Grzegorzewskiej z ilustracjami Joanny Rusinek oraz Osołtysie Salomonku i tęczy Marcina Szczygielskiego z ilustracjami Adama Pękalskiego. Jako czwartą należy wymienić wyróżnioną książkę Justyny Bednarek Maryjki Legendy o Matce Boskiej, zilustrowaną przez Mariannę Oklejak. Chociaż jest ona kierowana do czytelnika od lat 3 do 103, a może i starszego, jeśli komuś wzrok pozwoli. Jesteśmy wprawdzie jury literackim i przyglądaliśmy się z uwagą przede wszystkim tekstom. Pragnę jednak podziękować ilustratorom wymienionych książek za to, że dzięki nim mogliśmy także nacieszyć oczy pięknym obrazem. Chylę tu w imieniu jury czoła przed panią Justyną Bednarek, pisarką, która w tym roku odbiera i nagrodę, i wyróżnienie. Jak dobrze pamiętam, w roku ubiegłym także była pani uhonorowana dwukrotnie. To się nazywa trzymać formę. Pozostanę przez chwilę przy tekstach tej autorki. Dom numer 5 to realistyczno-magiczna opowieść niosąca szlachetne przesłanie. Przeciwko wojnie, przemocy, wykluczeniu słabszych. A napisana przy tym w sposób pociągający dla dziecka, pełna subtelnego humoru, przekonująca nakreślonych postaci oraz dynamicznych przygód, które mają swój początek w tajemniczym, tytułowym domu numer 5. Z kolei wyróżniona książka Justyny Bednarek Maryjki to mocno osadzone w polskim folklorze legendy o Matce Boskiej. Przywodzi ona na myśl wydany po raz pierwszy w roku 1894 zbiór legend Królowa Niebios Mariana Gawalewicza i Piotra Stachiewicza. Maryjki Justyny Bednarek w piękny sposób łączą tradycję ze współczesnością. Kierują naszą uwagę zarówno w stronę franciszkańskiej miłości braci mniejszych, jak i chociażby w stronę współczesnej kolędy dla tęczowego Boga Jarosława Mikołajewskiego i Grzegorza Turnała. Była mowa o książce roku dla młodszych, teraz zaś niech mi wolno będzie złożyć gratulacje na ręce pani Barbary Stenki, autorki książki Zostań sama w domu, która uzyskała tytuł książki roku przeznaczonej dla dzieci starszych i młodzieży. Niełatwe to zadanie napisać wnikliwą i wiarygodną powieść psychologiczną dla młodego czytelnika. Barbarze Stence udało się to w 100%. Książka jest zajmująca i dająca nadzieję, mimo że porusza trudny temat dziecięcej krzywdy. Co najważniejsze, budzi zaufanie do ludzi dorosłych, choć tak łatwo mogłaby je podważyć. Warsztat pisarski na najwyższym poziomie. Tym, co zwraca uwagę podczas czytania dwóch niewymienionych dotąd przeze mnie książek wyróżnionych, dwutomowego Ucznia Sztukmistrza Zuzanny Orlińskiej i Strażnika Klejnotu Katarzyny Rygiel, jest ich tematyka warszawianistyczna. Jeśli dodamy do nich detektywistyczną powieść Śledztwo inspektora Mątwy, Gdzie jest Syrenka, Małgorzaty Strękowskiej-Zaręby z listy BIS, to otrzymamy całkiem spory zestaw tegorocznych książek poświęconych Warszawie, jej historii, legendom, a niekiedy także współczesności. Gratulując autorom wszystkich nominowanych książek, pragnę zwrócić jeszcze uwagę na fakt,
że wiele z nich odnosi się do ważnych problemów współczesnego świata, takich jak troska o naturalne środowisko, zostań sama w domu, Maryjki, Lola i ptaki, tolerancja, o sołtysie Salomonku i tęczy, czy znaczenie międzypokoleniowych więzi, stan splątania Roxany Jędrzejewskiej-Wróbel. Z kolei pełna humoru powieść Katarzyny Majgier Abrakadabra, mamy problem, jak pisze Katarzyna Slany, niczym w soczewce pokazuje konsumpcjonizm, partykularne interesy, nierówności społeczne. Zaś piękna poetycka Lapis Emilii Kiereś przypomina o wartości słów, tak często w najnowszych czasach niedocenianej. Dziękuję Państwu za uwagę, a twórcom raz jeszcze za książki. Nominacja graficzna w konkursie polskiej sekcji IBBY Książka Roku 2021. Dla Katarzyny Adamek-Chase za ilustrację do książki Bach Bach – Iran dla dociekliwych. Wydawnictwo Dwie Siostry. Dla Magdaleny Gaładyk za ilustrację i opracowanie graficzne książki Salve Femina. Wydawnictwo Albus. Dla Gosi Herby za ilustrację i projekt graficzny książki Van Dog. Wydawnictwo HarperCollins. Dla Marty Ignerskiej za ilustrację i projekt graficzny do książki Świat Lema. Wydawnictwo Muchomor. Dla Joanny Rzezak za ilustrację i projekt graficzny książki Razem w stadzie Ławicy i Chmarze. Wydawnictwo Agora dla dzieci. Dla Maxa Skorwidera za rysunki do książki O choroba. Wydawnictwo Agora dla dzieci, Fundacja Iskierka. Dla Marianny Sztymy za ilustrację do książki Lotta, czyli Jak wychować ludzkie stado. Wydawnictwo Kropka. Dla Przemysława Truścińskiego za ilustrację do książki Andzia. Wydawnictwo Timow i Cisi Wspólnicy. Dla Kasi Walentynowicz za ilustrację do książki Wczoraj i jutro. Wydawnictwo Widnokrąg. Dla Elżbiety Wasiuczyńskiej za ilustrację do książki Kolorowe serca. Wydawnictwo Nasza księgarnia. Wyróżnienie graficzne w konkursie polskiej sekcji IBBY Książka Roku 2021. Dla Magdaleny Gaładyk za ilustrację i opracowanie graficzne książki Salve Femina. Wydawnictwo Albus. Dla Marty Ignerskiej za ilustrację i projekt graficzny do książki Świat Lema. Wydawnictwo Muchomor. Dla Kasi Walentynowicz za ilustrację do książki Wczoraj i jutro. Wydawnictwo Widnokrąg. Dla Maxa Skorwidera za rysunki do książki O choroba. Wydawnictwo Agora dla dzieci, Fundacja Iskierka. Nagroda graficzna w konkursie polskiej sekcji IBBY Książka Roku 2021 w kategorii Książka obrazkowa dla Przemysława Truścińskiego za ilustrację do książki Andzia. Wydawnictwo Timow i Cisi Wspólnicy. Nagroda graficzna w konkursie polskiej sekcji IBBY Książka Roku 2021 w kategorii Ilustracje i koncepcja graficzna dla Katarzyny Adamek-Chase za ilustrację do książki Bach Bach – Iran dla dociekliwych. Wydawnictwo Dwie Siostry. Dzień dobry Państwu. Kolejna edycja konkursu Książka Roku za nami. Pora ogłosić werdykt. Otóż ja przewodniczyłam w tym roku jury ilustratorskiemu, które to jury ma obowiązek przyznać dwie nagrody. Pierwsza w kategorii ilustracja, ilustracja kropka, tak? Taka wprost ilustracja. I druga w takiej bardziej szczegółowej kategorii, mianowicie książka obrazkowa łamane przez opracowanie graficzne, layout, edytorska uroda i tak dalej. No i te 10 książek nominowanych wybrałyśmy po długiej naparzance. Trzy jurorki, każda przychodzi na obrady jury ze swoimi upodobaniami, swoimi obsesjami, swoimi gustami, więc było gorąco, jak zawsze zresztą, ale na koniec
chwalebny kompromis, tak? 10 książek, które wybrałyśmy tym razem już zgodnie, w porozumieniu i z którego to werdyktu jestem bardzo zadowolona, ponieważ jest niesłychanie różnorodny. Jeżeli porównamy ilustratorów nominowanych, to się okaże, że oni pochodzą z kompletnie różnych światów. Każdy z nich operuje innym językiem, tak? Tutaj Przemysław Truściński, znany jako komiksowy ilustrator, a tutaj Marianna Sztyma, która jest taka subtelna, poetycka, malarska, która notabene do konkursu zostały zgłoszone 3 jej książki. Do finału weszła jedna, a wybór nie był łatwy. Drugi przykład, tak? Z jednej strony Max Skorwider, tak? Taki zuchwały, niesłychanie śmiały i młodzieżowy, powiedziałoby się, ilustrator. Trudno mówić o urodzie jego ilustracji, bo to raczej jest nie uroda, ale na tym polega siła tych ilustracji, że one nie są takie cacane. A z drugiej strony Elżbieta Wasiuczyńska, która świetnie rozumie dzieciaki, upodobania najmłodszych i która tym swoim językiem potrafi dzieci absolutnie uwieść. No i właściwie mogłabym te książki układać w kolejne pary. Każda z nich jest inna, ale muszę na skróty. Co mnie tak ucieszyło w tych nominacjach? Że są różne i że wszystkie bez wyjątku, co nie było naszą intencją, co nas zaskoczyło do pewnego stopnia, wszystkie operują różnymi narzędziami, ale zawsze są to narzędzia analogowe. Przed paroma laty w innej laudacji mówiłam o tym, że komputer powoli zostaje wypierany przez narzędzia analogowe, czyli pędzelek, kredkę, ołówek, wycinankę, tak? Czy tak jak w wypadku tej książki razem stemple, tak? Takie kartoflane stemple, które w przedszkolu praktykowaliśmy. Każdy z naszych nominowanych ilustratorów operuje narzędziem albo wieloma narzędziami, tak jak w przypadku Marty Ignerskiej, która sięga po wszelkie narzędzia, najróżniejsze, ale wszystkie one są analogowe, czyli nie tablet tym razem i nie laptop. I to mnie cieszy, nie dlatego, żebym coś miała przeciwko laptopom, to jest bardzo przydatne narzędzie, tak? I niektórzy nasi ilustratorzy operują nim z małpią zręcznością. Ale jesteśmy otoczeni zewsząd z grafiką komputerową, która jest taka perfekcyjna. Wszystkie krawędzie są ostre jak brzytwa. Wszystkie płaszczyzny są wypełnione jednolicie kolorem. W konkursie było mnóstwo książek non-fiction, które były bardzo bogato ilustrowane z użyciem komputera, bo przy książce, która ma 400 ilustracji, właściwie trudno sobie wyobrazić inne narzędzie, ale one były w pewnym sensie anonimowe. To znaczy, jeżeli ułożyć je w szeregu i próbować zgadywać, czyjego są autorstwa te ilustracje, to jesteśmy w kłopocie, ponieważ wszystkie są takie same. Laptop czyni coś takiego i komputerowa mysz, tudzież rysik, sprawiają, że gubi się gdzieś po drodze indywidualizm, osobowość ilustratora. Natomiast narzędzie analogowe, czy to pędzel, czy to kredka, czy inne, one odsłaniają ten charakter niesłychanie indywidualny każdego z naszych nominowanych ilustratorów. I to jest bardzo cenne. Ja śledzę też inne konkursy, poczynając od Bologna Ragazzi Award, gdzie każdego roku nominowane jest, zaproszone do wystawy kilkuset ilustratorów z całego świata i widzę, że pędzel górą, tak? A komputer w odwrocie, przynajmniej jeśli chodzi o książki wysokiej artystycznej wartości. I ta tendencja dała się także zauważyć w naszym konkursie. Jak się rzekło, wszystkie te ilustracje robione są łapką. Nawet jeżeli nasi ilustratorzy wspomagają się komputerem, co jest nieuchronne i dosyć powszechne, ale robią to dyskretnie. Także, drodzy Państwo, zapraszam do
werdyktu ostatecznego sami ocenicie, na ile znamy się na rzeczy i podzielamy Wasze upodobania, czego bardzo bym sobie życzyła. Pozdrawiam. Przed nami nominacje do jednej z najpiękniejszych i najważniejszych nagród za upowszechnianie czytelnictwa w konkursie polskiej sekcji IBY Książka Roku 2021. Lucyna Brzezińska-Eluszkiewicz, polonistka, pedagogka, promotorka czytelnictwa, animatorka kultury, autorka licznych scenariuszy interaktywnych zajęć z książką. W ramach Bydgoskiej Fundacji 12 Kamienica i prowadzonego przez Fundację Domu Kultury zorganizowała setki oryginalnych warsztatów literackich, imprez i cykli tematycznych propagujących czytelnictwo. Między innymi Tu czytam i czytam świat – czytanie i działanie. Anna Jurek, edukatorka i filozofka, propagatorka programu Filozofowanie z dziećmi, według którego prowadzi warsztaty filozoficzno-literackie dla dzieci i szkolenia dla nauczycielek i nauczycieli. Wiceprezeska Fundacji Nowoczesnej Edukacji SPANK. W działaniach promujących czytelnictwo i filozofię wśród dzieci współpracuje z wydawnictwami Ładne Halo, Dwie Siostry, festiwalami, Festiwal Książki Obrazkowej Kropka Kreska, teatrami, Teatr Powszechny, Teatr Pinokio, księgarniami, Do Dzieła oraz z Łódzkim Uniwersytetem Dziecięcym. W mediach społecznościowych jako Pani Kogito pokazuje wartościowe książki dla dzieci. Małgorzata Swędrowska, nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego z 20-letnim stażem, wykładowczyni na Uniwersytecie imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu, twórczyni koncepcji czytania wrażeniowego w grupach przedszkolnych i wczesnoszkolnych, trenerka Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów Klanza, animatorka warsztatów literackich i spotkań z dziećmi w wieku wczesnoszkolnym i przedszkolnym. Popularyzatorka literatury dziecięcej na warsztatach dla dorosłych, nauczycieli, bibliotekarzy i rodziców. Autorka kilku książek i licznych artykułów w periodykach pedagogicznych. Szanowni Państwo, nagroda za upowszechnianie czytelnictwa w konkursie polskiej sekcji IBY Książka Roku 2021 dla Lucyny Brzezińskiej-Eluszkiewicz. Szanowni Państwo, jak co roku przypadł mi w udziale zaszczyt powiedzenia kilku słów na temat nagrody za upowszechnianie czytelnictwa w konkursie polskiej sekcji IBY. Chciałabym bardzo serdecznie pogratulować w imieniu własnym oraz członkiń zarządu pani Lucynie Brzezińskiej-Eluszkiewicz, która od wielu, 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 wielu już lat za pomocą różnych projektów i warsztatów upowszechnia czytelnictwo wśród małych i bardzo małych dzieci w Bydgoszczy i w okolicach. Ale chciałabym również pogratulować naszym pozostałym nominowanym, czyli pani Małgorzacie Swędrowskiej z Poznania oraz pani Annie Jurek z Łodzi, które również mogą się pochwalić wspaniałym dorobkiem i dokonaniami w zakresie upowszechniania czytelnictwa. Ta kategoria, ta nagroda za upowszechnianie czytelnictwa jest szczególnie bliska naszemu sercu, naszemu, czyli zarządowi IBY. Dlaczego? Dlatego, że jest to nagroda ważna i niezwykle IBY-owa. Upowszechnianie czytelnictwa, cóż to znaczy? Ano znaczy to umożliwianie spotykania się dzieci i książek. A spotkania dzieci z książkami, mosty budowane z książek, to przecież fundament całego IBY. To jest ta filozofia, która stała za założeniem IBY przez Jelę Lepman. Jest to praca, która jest bardzo istotna, bardzo trudna i bardzo często pomijana, można powiedzieć, w takim jakby ogólnym ocenianiu tego, co się dzieje w zakresie upowszechniania czytelnictwa. Jest to praca u podstaw, praca oddolna, praca jednostkowa, w związku z tym nie jest aż tak imponująca być może jak różne odgórne projekty. Ale upieram się, że bez tej pracy, bez tego zaangażowania pojedynczych osób, w ogóle nie byłoby upowszechniania czytelnictwa jako takiego. Ponieważ, tak jak twierdziła Jela Lepman, kluczowe tu jest spotkanie. Spotkanie człowieka z człowiekiem, czytającego dorosłego z czytającym dzieckiem. Spotkanie człowieka z książką.
te spotkania pokazują nam, że to, w co wszyscy wierzymy w naszym środowisku, że książka może opowiedzieć świat, że książka może opowiedzieć nam o nas samych, że książka może być platformą spotkań między poszczególnymi ludźmi, ale również międzypokoleniowych, że to wszystko się dzieje, że to jest prawda. Te spotkania i te warsztaty udowadniają nam to i dlatego przynoszą nam nadzieję, że być może w przyszłości nasze społeczeństwo, społeczeństwo, które teraz jeszcze jest najnajami, jest trochę starszymi dziećmi, jest być może młodzieżą, która dorasta już do wieku dorosłego, że będzie to społeczeństwo bardziej czytające niż jest teraz. Także tym właśnie tytankom od mrówczej pracy, utalentowanym spotykaczkom książek i dzieci oraz książek i młodzieży, bardzo serdecznie jeszcze raz gratuluję i bardzo serdecznie dziękuję. Cieszymy się, że z nami jesteście. Nie ustawajcie, nie traćcie swojej pasji. Bardzo, bardzo jesteście nam potrzebne. Pora na kategorię specjalną konkursu Książka Roku Polskiej Sekcji IBY Dziecko jest najważniejsze. Nagroda jest fundowana przez Fundację Polki Mogą Wszystko. W każdej edycji wybierany jest specjalny temat. W tegorocznej odsłonie konkursu tematem kategorii jest niepełnosprawność dzieci i młodzieży. Jury pod uwagę brało teksty literackie wydane w ciągu ostatnich 10 lat. Z 24 zgłoszonych tytułów jury wybrało nagrodę. A nagroda w tym roku. W kategorii specjalnej Dziecko jest najważniejsze w konkursie Polskiej Sekcji IBY Książka Roku 2021 wędruje do Katarzyny Ryrych za książkę Wyspa mojej siostry, wydawnictwo Literatura. Przypadł mi dzisiaj zaszczyt wygłoszenia laudacji książki nagrodzonej w kategorii Książka Roku Dziecko jest najważniejsze. Zanim jednak przejdę do tej laudacji, chciałabym podziękować wszystkim autorom, którzy podejmują kwestie dzieci z niepełnosprawnością w swoich książkach i wszystkim wydawnictwom, które te książki wydają. Podziękować za wszystkie książki, które w tym roku zostały nadesłane w tej kategorii do konkursu, bo w mojej opinii już samo podejmowanie tego tematu jest ogromnym krokiem w kierunku zmiany społecznej, do której powinniśmy wszyscy dążyć, a myślę, że na tej drodze już jesteśmy, do takiej pełnej akceptacji osób z niepełnosprawnością, szczególnie z niepełnosprawnością intelektualną. Książka, o której chciałabym Państwu dzisiaj powiedzieć, to książka Wyspa mojej siostry, książka Katarzyny Ryrych, która otrzymała nagrodę w konkursie Książka Roku w kategorii Dziecko jest najważniejsze. Bardzo często, kiedy myślimy o wyspie, to wydaje nam się ona trochę samotną wyspą, dlatego że nie jest połączona ze stałym lądem. Czasami trudno do niej dotrzeć, czasem nam się wydaje nieco egzotyczna albo tajemnicza. Na tą wyspę życia Pipi zabiera nas w książce Katarzyny Ryrych jej siostra Marysia, zdrowa dziewczyna, młodsza siostra, która pokazuje nam, jak wygląda świat osoby z niepełnosprawnością intelektualną, ale także jak on wygląda z perspektywy właśnie zdrowego rodzeństwa. Ten wątek zdrowego rodzeństwa jest stosunkowo rzadko poruszany, nie tylko w literaturze, ale w ogóle. Bardzo często dzieci zdrowe, które mają rodzeństwo z niepełnosprawnością, no po prostu są mniej widoczne, ponieważ wydaje się, że one wymagają dużo mniej uwagi niż ich rodzeństwo z niepełnosprawnością, a nawet czasami mają mniej uwagi rodziców, bo tak bardzo ta soczewka jest skierowana na dziecko z niepełnosprawnością, że dzieci zdrowe dryfują gdzieś na obrzeżach tej rodziny. Dlatego tak ważne wydaje się to, że bohaterką tej książki oprócz Pipi jest przede wszystkim Marysia, która nas
po tej wyspie prowadzi za rękę, która pokazuje nam wszystkie piękne rzeczy, które na tej wyspie się znajdują, ale pokazuje też te rzeczy, które są trudne. W tej książce ukazane jest też życie, w ogóle rodziny, życie także taty dziewczynek, na co też warto zwrócić uwagę. To, co dla mnie jest w tej książce jedną z najważniejszych rzeczy, to to, że autorka nie stara się iść w takim kierunku bardzo naiwnego czy takiego łzawego pokazywania obrazu życia dzieci z niepełnosprawnością. Nie upiększa, nie koloryzuje, pokazuje realne życie. Pokazuje też trudności, nie tylko te dobre czy szczęśliwe momenty. Ale z kartek tej książki czuć także empatię, miłość, wrażliwość między siostrami i czuć to, w jaki sposób, no w jakim sensie posiadanie rodzeństwa z niepełnosprawnością intelektualną determinuje też życie samej Marysi, która wybiera zawód lekarza, decyduje się iść na studia medyczne. To, co dla mnie też jest ważne, to to, że czytając tą książkę odczuwa się sympatię do obu sióstr i zwraca się uwagę na to, że one obie zasługują na tą sympatię w równym stopniu i obie zasługują na miłość, a także na to, żeby szanować ich podmiotowość i żeby w tym szacunku pozwalać im na dokonywanie własnych wyborów. Myślę, że to jest wyjątkowa wartość tej książki. Bardzo dziękuję pani Katarzynie Ryrych za to, że napisała taką książkę. Zachęcam do tego, żeby tym tytułem się dzielić, żeby zachęcać nie tylko do czytania tej książki dzieci, które mają rodzeństwo z niepełnosprawnością, ale także dzieci zdrowe, które być może lepiej zrozumieją rówieśników, a także dorosłych, bo mimo że nie jest to książka, która jest adresowana do dorosłych, treści, które są w niej podane, są napisane w taki sposób, że myślę, że do każdego dorosłego również przemówią, tak jak przemówiły do mnie.